Przede wszystkim postanowiliśmy, że zrobimy dni ukraińskie na uczelni w tym samym czasie, kiedy zaczyna się festiwal Ukraina w Centrum Lublina, żeby uzupełnić program, który proponuje festiwal. A dla nas to nie jest już pierwszy raz, bo w ubiegłym roku robiliśmy takie akcje integracyjne w akademikach, żeby i studenci mieszkający w nich i pracownicy mogli się poznać, spróbować, posmakować, poznać kulturę naszą. I to wypaliło w ubiegłym roku, więc postanowiliśmy, że na pewno to trzeba kontynuować, że to będzie taka akcja coroczna. Więc w tym roku mamy dwa dni. Dzisiaj mamy barszcz, a jutro na Wydziale Budownictwa Architektury o 14 mamy pokaz filmu Żywi o wielkim głodzie na Ukrainie, a o 16 w klubie studenckim Kazik mamy prezentację o Ukrainie i oprócz prezentacji mamy koncert naszego zespołu Głośne Szepty i Poczęstunek. Nasz barszcz ukraiński, prawdziwy barszcz, jest zawsze gotowany na mięsie ze słoniną. Ma być tłustszy. Do tego tradycyjnie cebula, marchewka, buraki, ziemniaczki, kapusta koniecznie, fasolka i trochę zieleniny. Ja zawsze do tego barszczu, który gotuję, zawsze dodaję jeszcze trochę podgrzybków i na końcu już do talerza śmietany.